Cześć, witajcie! Dzisiaj z strony porucznik Saja, moi drodzy, we własnej osobie, dokładnie. No i moi drodzy, dzisiaj będzie taki Overwatch, taki trochę takich pogadanek. Ale jak zapewne słyszycie, słyszycie mój inny głos. Znaczy jestem dalej taki sam, oczywiście, nie zmieniłem się. Ale pewnie słyszycie inny zupełnie głos. Tak, moi drodzy, właśnie kupiłem sobie nowy mikrofon, o którym pewnie wam chyba nie mówiłem, albo nie, przepraszam, mówiłem chyba. Jak były odcinki chyba, jeżeli pamiętacie i oglądaliście, jak oglądaliście odcinki, gdzie nagrywałem z Chromidasem już nie pisząc, ale gadając osobiście z nim i jego też pewnie słyszeliście, no to oczywiście po prostu mówiłem informacje na temat mikrofonu i pewnie z Midasem słyszeliście, jak prywatnie tak gadaliśmy podczas odcinka. I mówiłem wam też, że o mikrofonie, że już będę miał go kupiony i kupiłem, więc w ogóle tak, Boże, zapomniałem powiedzieć wam jeszcze. Jeżeli jesteście ciekawi, to ja wam powiem model mikrofonu, bo zapewne byście chcieli zobaczyć, jaki mam mikrofon i byście chcieli pewnie sobie kupić, jeżeli oczywiście zaczynacie nagrywać już, tak powoli. No bo ja osobiście mówię, że mikrofon był mi pod HyperX SoloCast, więc link oczywiście zostawię w opisie pod filmem. Więc będziecie mogli sobie przejrzeć ten model w internecie, więc wydaje mi się, że powinno być dobrze. Więc moi drodzy, idziemy do odcinka. Mówię, dzisiaj będzie takie pogadanki będą spokojne. Więc lecimy z tym koksem, nie przedłużając, więc lecimy. Ale tak, jeżeli chodzi jeszcze o to, dajcie znać w ogóle, jak się nowy mikrofon podoba. No bo naprawdę, szczerze będę ucieszony, jak napiszecie, jak mikrofon się wam podoba. Bo rzadko komentarze widzę i dlatego chciałbym po prostu... Dobrze, więc lecimy już z meczem. Dobra, wybierzemy sobie postać. Nie wiem, kogo tutaj wziąć. A weźmy Zeniatę standardowo. Potem możemy, ewentualnie weźmiemy, nie wiem, Lucja. No, weźmiemy Lucja. Sobie tylko ustawienia czułości sobie zobaczę. Dobra, fajne ustawienia. Porażkę za niemożliwą. Dobra. No więc myślę, że teraz powinno być dobrze. Przynajmniej myślę, że teraz słuchacie mnie bardzo dobrze. No bo mikrofon ogólnie był wart, tak jak już mówiłem, na odcinka z Chromidasem, ale jeżeli nie pamiętacie, to ja jeszcze raz wam powtórzę. Mikrofon był wart 3... Zaniata, ale zamknij się już, proszę cię. Więc mikrofon był wart 300... Praktycznie prawie, że równe 300 zł. No HyperX nie robi gigantycznych cen i to jest właśnie fajne, że ceny są jeszcze, zgadzają się tutaj ze sprzętem. Więc myślę, że powinno teraz być dobrze z moim audio. Że wiecie, teraz nie słuchać takiego, na przykład czegoś takiego, że... Takie stukanie jakby, że moje powietrze wydzielane po prostu... Jakby to tak można nazwać, że po prostu słychać takie stukanie poprzez, jak ja mówię. I to było oczywiście wcześniejszym z mikrofonem, z tym słuchawek, z HyperX-ów. No i tak Chromidas mi dał znać, że tak to słychać bardzo, to ja stwierdziłem, dobra, to trzeba w końcu na czymś pomyśleć, nie? No i zainwestowałem w mikrofon. Trochę kasy poszło, 300, no nie ukrywam, ale... Mikrofon jak za te pieniądze bardzo dobry. Mi się przynajmniej podoba. Mi się podoba bardzo, więc ja nie narzekam. Ale jak najbardziej, oczywiście... Mówię, sprawowanie bardzo rewelacyjne. Bo jeżeli jesteście ciekawi, to... Parametry tego mojego mikrofonu są na internecie, gdziekolwiek znajdziecie. Najlepiej, ja go kupiłem przez X.com'a, zamówiłem dzwoniąc tam do X.com'u i odebrałem sobie u mnie, w moim mieście, w X.com'ie ten mikrofon, więc było dobrze. Ale tak ogólnie to, szczerze, bardzo mi się ten mikrofon podoba, naprawdę.
Ale jeszcze tak w razie W, to kupujcie to w XCOMie, takie mikrofony, słuchawki czy coś, albo myszki. W XCOMie najlepiej go kupić, nie ma problemu żadnych nieporozumień, więc... Więc warto zainwestować w taki mikrofon. Powtarzam, HyperX Solocast, więc jeszcze w opisie zostawię. Więc spokojnie, nie bójcie się. Oczywiście, jak pewnie widzicie teraz, jak ja gram, cały czas ginę, no bo cały czas gadam, to dlatego, ale się spokojnie rozluźnię, to możemy dalej grać. Ale mam nadzieję, że się mikrofon podoba nowy. Przede wszystkim to jest rewelacyjny. Wiem, będę się powtarzał, że taki fajny jest, ale po prostu... No wiecie, no takiego mikrofonu to raczej chyba nie znajdziecie gdzie indziej. Za 300 zł taki dobry mikrofon to rzadkość znaleźć. Więc wydaje mi się, że powinno być chyba dobrze. Ale no, więc... O, coś mi tak idzie dzisiaj słabo, ale to takie pogadanki będą, to wiadomo. Okej, zabijemy ją. Kurde, no, widzicie, cały czas gadam i po prostu, no, jestem nieskupiony. Mam nadzieję, że będziemy słuchać lepiej, a nie tylko, że mnie cicho grę. Ale oby, żeby było dobrze. Zresztą ja sprawdzę później, jak nagram film, to sprawdzę. Dobra. Ale teraz mam takie wrażenie, jakby Zenieta strzelał wolniej, ale to już słyszałem o tym. Bo w Overwatchu kiedy niedawno w 2021 była aktualizacja, jak tam zmniejszyli trochę jego prędkość pocisków. I to się dowiedziałem. Dobra, nie zabiję jej, to jest normalne. No ale dobra, nic się nie stało. Mam nadzieję, że teraz chyba będzie dobrze. O Jezu, no, fajnie. Super, naprawdę. Rewelacyjnie. Przegrałem mecz. No trudno, nic się nie stało, zdarza się. O Jezu. Najlepsze zagranie meczu. Okej, Diva, play of the game, ale to na to już patrzeć nie będziemy. Bo mnie to nie interesuje. Jej play of the game. A my sobie skrzynkę otworzymy. Ale mówię, jeżeli tak mikrofon się podoba, to dajcie znać. Oczywiście mój głos z mikrofonu. A ja przez ten czas zobaczę sobie to. O! Fajna prezentacja, a sobie ją dodam. O, to będzie pasować. Może zagramy sobie rywalizację, dobieranie ról, klasyfikację. No, spróbujemy coś takiego, no bo na rywalizacji zdobywa się te punkty takie, za co można mieć potem złotą broń, więc no, kupimy to. Dobra, a my przez ten czas zobaczymy. No bo na razie ten dźwięk mi się wydaje. Jeżeli nie, to oczywiście piszcie. Ale na pewno. Zresztą sprawdzałem testy, więc powinno być teraz lepiej. Jeżeli tak chodzi o mnie, to jeszcze oczywiście będę wam wysyłał odcinki dalsze, bo nie wiem, czy zauważyliście, ale powinny być jeszcze 3 odcinki. No i właśnie teraz się wysyła... Ojej, zagapiłem się. Dobra, nieważne. Więc teraz Titan Fala się wysyła, tak jak mówiłem, odcinek, więc czekamy. Okej. Aha.
Starzam się, wiem, jestem nudny, ale nic nie poradzę. Dobrze, się tu jeszcze tylko poprawię, okej. Dobra. Weźmiemy sobie Lucję. No bo healerów mi oczywiście dobrało, standardowo. Dobra, a my, nie przedłużając, zobaczymy co dalej. Dalej, rozkręćmy towarzystwo. Nienawidzę hakerów. Przez nich zawodowi gracze mają złą opinię. Mają złą opinię, bo grają w gry zamiast zająć się czymś poważnym. Dobra. Czekamy dalej. Dobrze, ale... 4, 3, 2, 1. A, i tak w ogóle, na pewno się wam podobały moje odcinki, jak nagrywałem z Chrome Midasem. Pewnie tak. Więc ja bardzo się cieszę, że wam się podobało, bo Chrome Midasowi się podobało. Paru osób już tutaj pisało nawet. No, zabili mnie, ale to nic się nie stało, tam tragedii nie ma. Ale w ogóle z moim mikrofonem jest taka fajna rzecz, że ten mik... O, Lucja tu mówi. Ale w ogóle fajna rzecz jest z tym mikrofonem, że ten mikrofon... na tym mikrofonie można się wyciszyć, w sensie nie ma jakiegoś przycisku, który się psuje, tylko jest taki dotykowy malutki panel, dzięki któremu możemy na spokojnie wyciszyć się, kiedy jesteśmy zajęci na przykład, bo ktoś do nas coś mówi. W moim przypadku to bardzo przydatne będzie, ale mam nadzieję, że takiej sytuacji nie będzie, bo się wkurzę. Ale dobrze, lecimy. Dobra, lecimy tutaj z meczem. O, gdzie jest ult? O nie, zginę, no nie. Kurde, zginąłem. Ajajaj. Ale pogadanki, to wiadomo, że tak będzie. Chodź, co ja robię, co ja robię. Dobra, ja tu widać żadnego killa nie mam, ale jest dobrze. Przynajmniej chociaż na tyle. Kurde, nie zmieniłem umiejętności, ajajaj. Kurde. Dobra, ale lecimy na spokojnie. Dobra, ja tak się nie odzywam, ale jestem po prostu skupiony. Dobra.
Dobra, poszło dobrze. Witaj. No i pięknie, to ja rozumiem, no moi drodzy, no co tu mogę więcej powiedzieć? Pięknie. No i cudownie, tak to się robi. No to lecimy rozgrywką, baby. No kurde, no on mnie zrzucił? Aha, to była ta Brigitta. No tak. Jak ona to w ogóle zrobiła? Aha, w taki sposób. No dobrze. Podkręcamy głośność. No dobra, no to powinno pójść dobrze, nie? Dobra, ona nie żyje. Poczekajcie, ja tylko stanę gdzieś w miejscu i coś muszę sprawdzić, że dobrze, ja wiem, że stoję w miejscu. No nie dalej mnie zrzuciła? Dobra. Kurde, zabił mnie. Dobrze, ja sobie tylko szybko zajrzę na telefonie, bo coś mi to jest spokoju, coś nie daje. Coś mi spokoju nie daje. Ojej, ja źle podpisałem film, moi drodzy, ja przepraszam. Bo ja teraz wysyłam film z Titanfalla i ja źle podpisałem. Tam nie ma nowego mikrofonu, więc moi drodzy, ja przepraszam za to. Źle napisałem. To oczywiście zmienię opis filmu, poczekajcie. Ja tylko sobie stanę. Przepraszam was. Uwaga, leci! Dobrze, moi drodzy, ja oczywiście jestem. Bo nowy mikrofon to tam nie było, tylko po prostu pomyliłem się, przepraszam za to. Wiem, tak dzisiaj taki dziwny odcinek pewnie będzie, ale... O kurde, co ja zrobiłem, naprawdę? Nie, no ja... Wy to widzieliście? Nie mówcie, że tego nie widzieliście, dwa razy chciałem ultować. No nie, naprawdę. No dobra, nic się nie stało, no trudno. Zdarza się po prostu. Ajajaj, to ja źle zrobiłem, wtedy teraz będzie wiadomo, że to jest tym razem nowy mikrofon, a nie ten stary odcinek z Titanfalla. Znaczy się stary ten odcinek, no... Ja go miałem wysłać, to jest właśnie zaległy. Ale oczywiście on już tam jest, więc spokojnie. Tylko musi się przesłać i... Wszystko będzie dobrze.
Okej, kogoś w końcu zabiłem, super. No nie, pułapkę mi dał, no co za... Nie, no... No co za... Drań. Brzydziej nie powiem. Dobra, lecimy z tym koksem, bo nie ma co. Widzieliście, to nie zadziałało prawie. Te pułapki od Junkrata są wkurzające. No nie, naprawdę. Dobra, strzelamy tam do nich. Dobra, lecimy. Dobra. Dobra, zabijemy go. O, zabiłem go, jak fajnie. Dobra. Takie pogadanki dzisiaj dziwne, ale trudno. No i wygraliśmy i cudownie. Myślałem, że tak będzie źle, ale tak jednak źle nie było. Dobra, poszło dobrze. Najlepsze zagranie. No oczywiście. Aha, wieprzu, a to był z naszej drużyny. Nie, to był ze złej. A dlatego wtedy dwa razy użyłem ulta. Aha! A ja tak myślałem, co się stało, jak ten... Dobra, no to... Zobaczymy, ile punktów dostaliśmy za te... za tą rywalizację. Bo aż mnie to ciekawi. Okej, dostaliśmy tyle. To zostajemy, czemu by nie? Okej, jestem z jakimś typem, pokazuje mi jakiś typ tutaj doszedł do mnie. No dobra, ale ważne, że... Aha, bo chciałem... Dobra, nieważne.
Nowości o aktualizacji. Pogadanki to są to, możemy zobaczyć. Szósta rocznica. Aha, czyli to było. Bo ja z jakimś typem gram. No dobra, nic się nie stało. Przynajmniej będzie ktoś do towarzystwa. A tak w ogóle chciałem wam jeszcze powiedzieć, że jest akurat Overwatch 2. W sensie jest jakby beta, ale też słyszałem, że jest wersja 1.5, że można już grać. Nie wiadomo, co będzie z pełną wersją. Bo z Overwatchem 1 nie wiem, jak to wyglądało. Ale wydaje mi się, że dwójka jakby ogólnie nie wydaje mi się, bo dwójka już jest jako beta, można grać sobie, więc na spokojnie. Ja tam dwójki, nie wiem, czy będę dwójkę Overwatcha kupywał, być może kupię, ale nie obiecuję, bo jakoś nie wiem, czy mi będzie zależeć na tej dwójce, jak tyle mam jedynkę, ale dwójka też będzie, to czasami w to się pogra albo w to i to też nie będzie problemu, nie? No ale wiadomo, że będzie się chciało w coś innego pograć, a nie ciągle tylko w jedynkę. Dobra, bo wiecie co, tutaj mnie już to martwi. A ja chcę na przykład opuścić go. Ale tego nie mogę zrobić, prawda? Kurde, przerąbane. Czekajcie, może coś zrobię. Opcje, tu nie. Grafika? Poczekajcie, sobie tylko coś chcę ustawić. Kontrast. Jasność taka. Dobra. Jedziemy tam. Dobra, idziemy tankami, bo to nie ma co naprawdę. Tylko gorzej jak on nie wybierze, to już będzie dziwne. No ale on jest ten typ dziwny naprawdę. Jak ja mogę cię opuścić, chłopie? O, dobrze, opuścił mnie. I bardzo dobrze, bo jakoś nie chciałem z nim grać. Dobra, to lecimy tak, bo tu nie ma co. Ale przynajmniej jest dobrze, już nie ma problemu. Dobra, tutaj. Okej, to i to. Aha, on postawił wieżyczkę przede mną, tak? Zacznijmy od początku. No dobra, no to nic się nie stało, no to lecimy. Siema, Ola. Pozdrawiam. Mam tu wieżyczkę wroga. O, jaki headshot dostał. O kurde. Może go tutaj dobiję w jakiś tam sposób. Przepraszam, że tak dmuchem, ale brud miałem na tym. Dobra, no to lecimy, no bo nie ma co. Ale to na razie jest potyczka, no to też nie ma sensu. Jakby więcej w ten.
O, w końcu nas wczytuje do meczu. No i o to chodziło, w końcu. Ale okej, zobaczymy. Zobaczymy, czy wygramy ten mecz. Szczerze, bardzo bym chciał. Nie ukrywam. Dobra, kogo tu bierzemy? Divę? Divę kogo czy bierzemy? Nie, no chyba weźmiemy Roadhoga. Standardowo. Apokalipsa, to ja. To dla mnie nie pierwszyzna. Trzymajmy się razem, a wykonamy misję. Atak rozpocznie się za 30 sekund. Witam. Anna, wszyscy myśleliśmy... Dobrze, aż jestem. Jak mogłaś nie dać znaku życia? I kto to mówi? Dobra, ja już jestem, tylko miałem ten. Ale widzieliście? Nie było mnie słychać. To jest fajne, to wyciszenie na mikrofonie. Kurde, to jest zarąbista opcja. Naprawdę. Nie, ta opcja mi się bardzo podoba. Naprawdę, to jest rewelacja. Tylko dawno też tak, widzicie jak ja gram, no. Gadam i gram, to też tak jestem skupiony jak jestem. Wstawane, że to zupełnie inaczej. O nie, zabiją mnie, prawda? Dobra. No nie, no musiał mnie dobić, naprawdę. Kurde, skurkowaniec. Dobra, jak to sprawa z odcinkiem będzie? Zobaczymy teraz odcinek, ile zrobimy. Jak będzie, zobaczę, ja zobaczę w salonie gier, czy jest 1 na 1. Jak tak, to zrobimy szybki 1 na 1, a jak nie, to odcinek skończymy. Bo nie wiem, czy już długo trwać nie będzie, ale to tam. Dobra. Dobra, ginie. Nie, zabije mnie. Kurde, zabił mnie. No, nieciekawa sytuacja, nieciekawa. No nie, no dalej, znowu mnie zabili, a już prawie na leczeniu miałem R1. No trudno. Trudno, trudno. Nikt się przede mną nie ukryje. Kurde, ładuje. Dobra, zabiję go, całe szczęście, już nie żyje. Och, ale ten nowy mikrofon to jest tak rewelacyjny sprzęt, naprawdę. O, zmarnowałeś ulta, to ci poradzę. Kurde, ja go nie zabiję? O, zabiłem.
Kończy nam się czas. Atakować. Pomóżcie mi. Wizjer taktyczny aktywowany. Ładunek jest w ruchu. Ładunek osiągnął punkt kontrolny. Chodźcie. Dobra, pomożemy drużynie. Myślę, że damy radę. Wyleczcie się. Ładunek zabezpieczony, ruszamy. Ukośćcie się przed moją wolą. Dobra. Zabijemy tą Anę. No nie, no nie było szans, on był za mocny. Dobra, trudno. Mamy teraz ulta przynajmniej zachowanego, to na spokojnie możemy atakować. Nikt się przede mną nie ukryje. Dobra. No kurde, zamordowałem przez nich ulta, no nie, kto mnie... Aha, Ana mnie uspała, no tak. Kurde, ale dobra, zginął, to jest najważniejsze. Dobra, skryjemy się tutaj na chwilę, żeby nie było. Albo idziemy. Łoj! Krwawi jak proszek na różnie. Krwawi jak proszek na różnie. Strumień grawitacyjny nie jest jeszcze gotowy. Bariera na miejscu. Bariera przestała istnieć. On, powiem wam widzowie, że nie idzie za dobrze, tak szczerze. Idzie bardzo źle. No kurde, zabili mnie. Ojej. Kurde, no zaś ulty nie udał się. Kurde, dobry ten Reinhardt jest, naprawdę. Widzę, że umie grać chłop, obczaja go. Nie mówię, że ja nie umiem, ale ja nie jestem takim profesjonalistą jak on, pewnie. Damy radę. Powinniśmy dać radę. Aj, koniec rundy pierwszej, o nie. A, ale myślę, że z meczu wyjdziemy. Ja wiem, mogę dostać bana, ale nie wiem, ile już trwa odcinek. No chyba, że weźmiemy teraz... Nie wiem, możemy wziąć w sumie Divę. Albo weźmy może Reinhardta, tylko zmienimy mu skina.
Mrozenheart. Damy mu tego skina, bo on jest taki okej. No Reinhardt jest taką postacią, no dziwną. On nie ma w ogóle żadnego pistoletu, tylko on ma taki po prostu młot i trzeba na blisko iść i tyle. Ale to jest dobry tank. Widziałem cię wczoraj wieczorem w kabarem. Może następnym razem wybierzemy się wspólnie. Wolę uczęszczać na takie wydarzenia sama. Proszę wybaczyć. Nie chciałem się narzucać. Biurka tutaj! Biurka tej lokalizacji! Jak to możliwe? Myślałem, że nie żyje. Przepraszam, Reinhardzie. Potrzebowałam trochę czasu, by dojść do siebie. Oto! Pamiętaj. 4, 3, 2, 1. Nadchodzą napastnicy. Zatrzymaj ładunek. Spokojnie, serdeńka! Dobra, lecimy z tym koksem. Teraz robimy po prostu rozwałkę totalną. Kurde, dawno nie gram jej hardem, to teraz taki słaby trochę jestem. Kurde, nie idzie mi za dobrze. Ajajaj. Kurde. Może to był zły pomysł. Nie no, mam już 40% ulta, to nie będę ten wydziwiał, tylko wezmę już jego, zostawię, znaczy się. Dobra, no to lecimy. Bo co innego zostało. A te niektóre dialogi w ogóle w Overwatchu mam bardzo duże nawiązanie do fabuły. Podoba mi się to. No co, no... Ładunek osiągnął. Mocniejsze leczenie. Łatwo się nie podda. Dachaj, widek. Chodźcie po pierwszą pomoc. Dobra, trzeba im tu jakoś rozwalić to. Wizjer taktyczny aktywowany. Okej, zabiję ją w końcu. O, tak mi przykro, no coś, co ja ci mogę poradzić, koleżanko? O kurde, jak on mnie zabił, tyle HP mu zostało tak mało. O Jezu. Dobra, to myślę, że będziemy tu kończyć, ale to jeszcze tylko ten tu mecz zrobimy i powinno być dobrze. Bo jak na razie to widzę, że to się tak przedłuża i przedłuża. Trzeba to szybko zakończyć i już.
Ten Reinhardt, no a ten Reinhardt taki wolny jest. Kurde, zginę. Kurde, no nie, on był za mną. Ale mam ulta, to mogę jakoś obronić. No teraz nie jestem tutaj teraz ja nie jestem do pada przyzwyczajony. Dlaczego? No bo ja u kuzynki gram na Xboxie Series X i po prostu tym. Inny jest czułość i inny interfejs pada tych Xboxa i system, naprawdę. Taka mała zmiana może zrobić dużo. Kurde, no nie udało się. Znowu. Ale dobra, oni teraz... Ile im zostało? 2 minuty i 50 sekund. O, to jak my i tak przytrzymamy dobrze, to... To myślę, że damy radę. Tak mi się przynajmniej wydaje. No ale dobra, to zobaczymy. Ale na pewno powinniśmy, bo jak już tyle zostało, to jak mało, to... Oj, zapomniałem się bronić. Dobra, on w końcu nie żyje. No kurde, zabił mnie. Kurde. No i nie, przegramy to naprawdę. No i poszło to wszystko na marne. Superancko. Dobra, to już będzie chyba koniec. No kurde, ja wiedziałem, że on co nie podał w the game, jak on tak dobrze grał. No kurczę, no kurde ludzie. No i wtedy jeszcze mnie, no kurde no. Mogę go tak dobić, no. No dobra, o kur... A, co ja się dziwię. Co ja się dziwię, jak... zobaczcie jak on ma rangę ten Reinhardt. No kurde. Szczerze powiem, że dobry musi być. Długo w to musiał grać, w tą grę. 68 poziom. No, to dobrze. Ale... Masakra. Dobra, ile punktów też dostałem? Bo to mnie najbardziej ciekawi. Tank. No właśnie, spaprałem sprawę, no. To nic nie dostaję, prawda? Dobra, to otworzymy sobie skrzynkę, no bo co innego zostało nam na koniec odcinka. 200 kredytów. Już. Standardowo nic nie ma. Tu jakaś... Dobra. Dobra, więc myślę, że... To już będzie dzisiaj na koniec stresu i takiej rozgrywki. No miały być te spokojne pogadanki, a widzicie co to było. No dobrze moi drodzy, więc... Mam nadzieję, że wam się podobało. Czy w ogóle, no mam też nadzieję, że podobał wam się nowy mikrofon, no bo... Mam nadzieję, że głos jest rewelacyjny. Więc jeżeli tak, to zostawcie... Czyli łapki możecie zostawić lub nie musicie łapek zostawiać. To jest wasza wola, ja was nie zmuszam. Ale jeżeli ktoś jest nowy, to zostawcie suba, więc więcej subskrypcji dla mnie to będzie tym lepiej. Dla mojego dobra. Więc jeżeli tak, to ja się z wami żegnam. Z tej strony Poruszynik Sayo. Cześć!